12 grudnia witamy Państwa w kinie Rejs. Zapraszamy na wspaniałe widowisko. Film jest bajką. To był tytuł filmu kolegi Janickiego. Stanisław Janicki, Nestor polskich filmowców, ten, który zawsze nam pokazywał, jak się rodziło kino w Polsce, zrobił film o wspaniałym człowieku, pokazujący coś, co bez czego właściwie film nie istnieje, bez czego film nie spełniłby Państwa oczekiwań. Gorąco zapraszam. Staszek Janicki, film jest bajką. Drugim filmem tego wieczoru będzie film o postaci, która obrosła taką legendą, że właściwie dużo by trzeba słów, żeby to wszystko opowiedzieć. Dlatego wszystko będzie widać w kinie, a ja powiem tylko dwa słowa. Jan Kimidła. Praca nad tym filmem była fascynująca, bo oglądając te wszystkie strzępy życia wokół Himmelsbacha, to mi się fajnie wszystko kleiło. I wbrew pozorom, mimo że to jest bardzo kolażowy film, to wszystko gdzieś przenika się, włącznie z nami, z ekipą filmową. Sytuacja była taka, że zanim pojawiły się pieniądze na koncie filmu, zaczęli wymierać bohaterowie nam. Umarł pan Kierył, nauczyciel Himmelsbacha. Umarła pani Płochocka, żona Dzikiego Jasia, matka naszego bohatera. Następnie umarł Jan Młodożeniec, wielki przyjaciel Himmelsbacha i wielki grafik. No i ja wreszcie zacząłem umierać. Zadzwonił do mnie producent filmu Zbyszek Domagalski z firmy Kalejdoskop z propozycją, czy bym takiego filmu nie próbowała ogarnąć. Opowiedział mi, że film jest w stanie szczątkowym, rozsypanym, ale bardzo ciekawe materiały Stanisław zdobył. Natomiast no, trzeba to jakoś ogarnąć i w końcu ten film zrobić, bo zanim Zbyszek do mnie zadzwonił, to Stanisław już pracował 3 lata nad tym filmem. Jak zaczęłam robić ten film, to byłam zdziwiona, że był kamieniarzem, że był pracował w kopalni, że pracował na statkach, że siedział w więzieniu, że był poetą. Może pan ma jakiegoś małego pieska na oku? Może i ma. Panie, jak będzie ładny piesek, to ja tą maszynę panu dam. Tą, a ona jest więcej dla mnie warta niż życie. Manturzowski miał wizję Himmelsbach, prawdę bójdy czarne dziury. I grzebanie w życiorysie i próba odpowiedzi na pytanie, kim był i co jest prawdą, a co jest kłamstwem, bo jak wiadomo, Himmelsbach nudził się mówiąc o sobie swoją historię czy biografię opowiadając, więc za każdym razem ją urozmaicał. Czasem chcąc zarobić pieniądze na wódkę, dopisywał różne historie albo mówił, że tamto było nieprawdą, a prawdą jest to opowiadanie. A Stanisław pomyślał, że fajnie będzie to zgłębić i pogrzebać trochę w tym wszystkim i wyciągnąć prawdę. Oczywiście tego się nie dało, bo nie wiadomo, co jest prawdą, włącznie z datą urodzenia Himmelsbacha. Miałem raczej burzliwe życie, bo w 1942 roku zostałem sam. Ani ojca, ani matki, ani kumpli. Ja zwiedziłem kawał świata. Matka pochodziła z Nadbajkału, była Rosjanką. Ojciec, jak samo nazwisko mówi, Niemcem. Ze Słańcem, w Syberii, i tam poznali się rodzice. Ja się urodziłem 1 maja, tak jak mi mówiła moja matka, o 3 po południu. Przy wszystkich dokumentach mam, że jestem urodzony 31 listopada.